Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję histerycznego blendzenia. Tak, a więc co dalej z chrześcijaństwem, które znalazło się po śmierci swojego religijnego przywódcy, no można powiedzieć, w dosyć dużym kryzysie. Chociaż mówić o chrześcijaństwie wtedy to jest jeszcze dosyć duże nadużycie. Bardziej pasowałoby tu stwierdzenie ruch religijny, ruch Jezusa z Nazaretu. Zazwyczaj bywało tak, że zabicie przywódcy jakiejś organizacji bardzo mocno dezorganizowało całe życie, całą działalność tejże organizacji, nierzadko prowadząc rychło do upadku tejże organizacji. W przypadku chrześcijaństwa tak się nie stało. Czyli śmierć Jezusa z Nazaretu to jest w zasadzie początek rozwoju chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim. Po takim chwilowym załamaniu, po takiej chwilowej apatii, apostołowie i uczniowie pozostawieni przez Jezusa z Nazaretu przystępują do żywej działalności, byśmy powiedzieli. Na samym początku działają na terenach samego Izraela, tylko i wyłącznie wśród Żydów, no bo przecież Jezus z Nazaretu był Żydem, bo jego nauki były skierowane do Żydów i w zasadzie przez cały okres działalności ci ludzie byli uważani jako jeden z odłamów religii judaistycznej. I jak się domyślacie, ta działalność wśród Żydów, działalność na terenie Izraela, niestety nie przynosiła spodziewanych rezultatów i dobrych owoców. Czyli ruch nie rósł w siłę, zwolenników, wyznawców nie przybywało, sami Żydzi odnosili się do tej nowinki, do tej nowości, do tej nowej wizji religijnej dosyć niechętnie, nie zasilając masowo szeregów tychże przyszłych chrześcijan. Zmienić się to miało paradoksalnie z chwilą, kiedy na stronę chrześcijan przeszedł jeden z prześladowców chrześcijaństwa, jeden z głównych, można powiedzieć, inicjatorów prześladowań chrześcijan, czyli Szaweł, a lepiej nam znany jako Paweł z Tarsu. Paweł z Tarsu był Żydem, ale jak sama nazwa wskazuje, nie urodził się na terenach Izraela. Urodził się w greckim mieście Tars, które znajdowało się na terenach dzisiejszej południowej Turcji, czyli w ówczesnej Azji Mniejszej. Urodził się w rodzinie żydowskiej, w dzielnicy żydowskiej tegoż miasta, ale różniło go od swoich ziomków z Ziemi Świętej, z Izraela, można powiedzieć, że różniło go w sposób zasadniczy podejście do kwestii religijnych, do kwestii rozwoju religijnego. Kiedy on wreszcie staje się chrześcijaninem, prawda, tutaj mamy, pamiętacie, opis biblijny po podróży do Damaszku, w którym następuje objawienie i on tam później przechodzi na skutek własnych przemyśleń, prawda, tego objawienia, przechodzi na stronę chrześcijan. To sobie na razie zostawmy, bardziej nas będzie interesowała ta jego działalność późniejsza. On, podchodząc do rozwoju chrześcijaństwa, podchodząc do tej akcji apostolsko-misyjnej, ma zupełnie inny pomysł. Prawdopodobnie ten pomysł wynika stąd, że Paweł właśnie urodził się w wielokulturowym mieście, greckim mieście Imperium Rzymskiego. Stąd był postacią, był osobą znacznie bardziej otwartą na świat, na inne kultury, niż ci przysłowiowi, prości uczniowie, apostołowie, którzy wywodzili się z tych, powiedzmy, niższych warstw społeczeństwa żydowskiego. Które, jak to zawsze bywało w każdym społeczeństwie, zazwyczaj są dosyć mocno zamknięte, dosyć ograniczone w swoim światopoglądzie. Natomiast teraz, kiedy zasila ich szeregi Paweł z Tarsu, pojawia się nowy pomysł. Pomysł wyjścia z tą religią
poza granice Izraela, wejścia na teren Imperium Rzymskiego, wejścia głównie do Greków, ale nie tylko, w zasadzie wyjścia do wszystkich, którzy chcieliby o tym Jezusie z Nazaretu posłuchać i jego naukę przyjąć. Na początku budzi to ogromny sprzeciw tej społeczności chrześcijan żydowskich w Palestynie. Tutaj dochodzi nawet do konfliktów, mocnych konfliktów z byłymi uczniami Jezusa z Nazaretu. Przywódca tej gminy, byśmy powiedzieli, tych chrześcijan żydowskich, czyli jak to się ładnie nazywa, brat pański Jakub. My nie wiemy tak do końca, no, czy był bratem rodzonym, czy bardzo bardziej prawdopodobne jednym z kuzynów. No bynajmniej członek rodziny Jezusa, Jakub i jeden z najważniejszych apostołów, czyli Piotr, na samym początku bardzo mocno sprzeciwiają się tym pomysłom. Zresztą Jakub praktycznie do końca pozostanie sceptyczny co do idei wędrowania z naukami Jezusa do pogan. Natomiast Paweł, który sam na oczy Jezusa nigdy nie widział, ale dosyć dobrze zapoznał się z jego naukami, nie widzi w tym nic złego. Wręcz przeciwnie. Należy wyjść z nową religią do innych ludów, co też czyni. W swoich rozlicznych podróżach misyjnych zaszczepia to ziarenko chrześcijaństwa u Greków. Nie tylko u Greków, bo u mieszkańców samej stolicy również. I to zasiane ziarenko, słuchajcie, będzie stopniowo kiełkować. Okazuje się, że nowa religia jest dosyć chwytliwa, jest czymś nowym, jest czymś ciekawym, jest czymś, co odpowiada na ówczesne zapotrzebowanie społeczeństwa. Oczywiście nie całego, prawda? I nie od razu. Pamiętajmy, to tu mówimy o procesie, o pewnej genezie powstania. Nie? To chrześcijaństwo będzie się nam rozwijać na terenach Imperium Rzymskiego kilkasetek lat. Ale to ziarno, ten początek rzuca właśnie Paweł Starsu, święty Paweł, paradoksalnie człowiek, który nie był jednym z apostołów, choć nazywamy go tak zwanym 13 apostołem, ale pamiętajcie, że no, Jezusa z Nazaretu nigdy nie spotkał i w tym okresie jego życia, jego działalności Paweł uczniem Jezusa nie był. Natomiast w niczym nie przeszkadzało to jakby przejąć taką palmę pierwszeństwa w tej akcji misyjnej i stać się takim orędownikiem i wyznacznikiem tej linii chrześcijaństwa, która zapanuje w konsekwencji w śródziemnomorskim świecie i również później na innych obszarach Europy, a potem i świata. Czyli takim faktycznym konstruktorem tego chrześcijaństwa no, nie jest do końca Jezus, nie są tak de facto apostołowie, ci bezpośredni ludzie przebywający w najbliższym otoczeniu Jezusa z Nazaretu, ale paradoksalnie jest to właśnie człowiek, który w ogóle nie urodził się w Izraelu, jest oczywiście Żydem, ale Jezusa nigdy na oczy nie widział, natomiast zrozumiał zupełnie inaczej tą naukę. Znaczy, samą naukę rozumiał, jak rozumiał, prawda? Natomiast inaczej zrozumiał problem akcji misyjnej. To on postanowi wyprowadzić chrześcijaństwo z granic Izraela, gdzie, jak już wspominałem, to chrześcijaństwo no, jakichś wielkich sukcesów niestety nie poczyniło. Cały czas chrześcijanie w Ziemi Świętej byli taką niewielką sektą, prawda? Już około 58 roku naszej ery mamy doniesienia o tym, że chrześcijanie są obecni w Rzymie, czyli rozprzestrzenia się to wszystko dosyć szybko. Szczególnie wśród nizin społecznych, wśród tych warstw najbiedniejszych, które nie mają widoków na jakąś świetlaną przyszłość, ta religia niesie bardzo takie znaczące pocieszenie, prawda? Taką obietnicę tego, że kiedyś gdzieś będzie lepiej, że nastanie taki czas sprawiedliwości. I to wśród tych grup społecznych troszeczkę biedniejszych, na przykład też i niewolników, to znajduje niesamowity poklask. Oczywiście rewolucyjne tezy o wybaczaniu wrogom i tolerancji, i miłości, jak najbardziej rewolucyjne na tamte czasy, również budzą zainteresowanie i ciekawość.
Dopiero w III wieku chrześcijanie zaczną się w jakiś sposób jednoczyć i skupiać. Czyli praktycznie do tego okresu, przez 250 lat, prawie 300 lat, chrześcijanie pozostaną w takim obliczu organizacyjnym, takim związkiem, a nawet nie związkiem, po prostu pewną liczbą luźnych gmin, luźnych jakichś takich grup, które sobie zamieszkują te miasta, imperium i na swój sposób interpretują naukę Jezusa. Między nimi będą narastały coraz to większe różnice. Nie ma również potrzeby wyznaczania jakichś władz, nie ma potrzeby wyznaczania zwierzchnika, nie ma jeszcze organizacji kościelnej w takim tego słowa rozumieniu, jak to znamy dzisiaj. Czyli mamy tylko luźne gminy chrześcijan, które liczą sobie od kilkudziesięciu do kilkuset osób w tych miastach, w tych miasteczkach, po tych wioskach rozlokowane. Przywódcą takiej gminy jest ich pasterz, czyli biskup, episkopos. Z reguły najbardziej doświadczony, najstarszy, taki najbardziej szanowany wśród tej grupy. I oni sobie tam spotykają się, prawda, co jakiś czas, rozmawiając o Jezusie, podnosząc się w wierze, czytając sobie wzajemnie listy, na przykład świętego Pawła, który wspiera te gminy i tymi listami jakby tłumaczy, jak należy rozumieć pewne palące kwestie religii chrześcijańskiej, pewne różnice, które teraz wynikają między nowymi zasadami religii, a na przykład dawnym życiem. Nie? To wszystko wyznacza im Paweł. Stąd no nie będzie chyba przesadą, jeżeli stwierdzimy, że to właśnie Paweł jest, święty Paweł jest tym właściwym architektem tego chrześcijaństwa, które znamy dzisiaj. Prześladowania. Niewątpliwie każdemu chrześcijanie i Rzym kojarzą się od razu z prześladowaniami. Oczywiście temat dosyć mocno zmitologizowany przez późniejsze epoki, przez różnych historyków, przez Kościół straszliwie też również, prawda? Tu potrzeba posiadania pewnych męczenników, skąpość informacji na ten temat sprzyjały tworzeniu różnego rodzaju bardziej legend niż prawdziwych podań o tychże prześladowaniach. Za co Rzymianie prześladowali chrześcijan? Bo same prześladowania oczywiście są jak najbardziej faktem. A więc surowo Rzymianie karali, powiedzielibyśmy dzisiaj, ateizm. Taki ateizm publiczny, czyli brak składania ofiar bogom. Przy całej swojej tolerancyjności i przy całej swojej wyrozumiałości religijnej, tutaj Rzymianie byli bezwzględni. Musisz składać ofiary bogom. Dlaczego tak? Ponieważ tego typu ateizm publiczny, tego typu brak składania ofiar bogom może wzbudzić gniew tychże bogów. A jeżeli znacie aby troszeczkę mitologię grecką, religię grecką, z której oczywiście rzymska bezpośrednio się wywodzi, to wiecie doskonale, że ci bogowie mają dokładnie te same cechy co ludzie, a w szczególności są niesamowicie zemstliwi. Czyli brak składania ofiar, publiczne okazywanie braku religii wobec bogów może spowodować ściągnięcie przeróżnego rodzaju nieszczęść na społeczność, na miasto, na państwo. Stąd wzorem Greków również i Rzymianie bardzo surowo karzą takie odstępstwa religijne. Ty sobie w domu możesz wierzyć w co ty chcesz, możesz sobie nie wierzyć w nic, ale publicznie masz składać ofiary, masz uczestniczyć w tym kulcie, by nie obrazić bogów i nie ściągnąć zemsty tychże na społeczność. Dodatkowo chrześcijanie izolują się dosyć mocno od reszty społeczeństwa, tworzą takie zamknięte grupy, które oczywiście już z definicji będą budzić podejrzliwość pozostałej większej części społeczeństwa. Warto tutaj nadmienić, że do połowy III wieku nie mamy żadnych aktów prawnych, żadnych edyktów cesarskich wydawanych przeciwko chrześcijanom. Czyli wszystkie prześladowania do tego czasu mają taki charakter, powiedzmy sobie, incydentalny, często zainicjowany jakimś potrzebą chwili, tak jak te sławne prześladowania za czasów Nerona w Rzymie, prawda, po pożarze, kiedy to wybuchł
straszliwy pożar, ludność domagała się winnych. Cesarz, bojąc się, by ta wina nie spadła na niego lub bojąc się zarzutów o braku reakcji, no po prostu znalazł kozła ofiarnego. Nie? Za to mieli zapłacić ci chrześcijanie. Rozpowszechnione przez literaturę, przez filmy, te prześladowania w rzeczywistości nie były jakieś ogromne, prawda? No, w tych latach 60. pierwszego wieku, no iluż tam mogło być tych chrześcijan w tym Rzymie? To jest dopiero 30 kilka lat po śmierci, około tam powiedzmy 30 kilka lat po śmierci Jezusa z Nazaretu, no iluż tych Rzymian, iluż tych chrześcijan w tym Rzymie mogło się znaleźć? Tutaj dotarłem kiedyś do takich danych. Ewa Wiprzycka podawała taką liczbę, że około 500 osób to jest taka, no powiedzmy, maksymalna już ilość. No to nawet jeżeli złapano połowę z tych chrześcijan, no to powiedzmy na tych arenach mogło zginąć około 250 ludzi. A tu też pamiętajcie, że Rzymianie, no akurat w tym przypadku, byli dosyć bezwzględni, bo tu nie chodziło o jakieś wymierzanie sprawiedliwości, tylko o nasycenie tłumu i rzucenie tłumowi koza ofiarnego. Ale z reguły podczas tych prześladowań dawano możliwość złożenia jeszcze tych ofiar, przyznania się do win, odrzucenia fałszywej religii i powrotu na łono prawdziwej religii Rzymian. Kiedy to nie pomagało, grożono takiemu delikwentowi konfiskatą jego majątku, jeżeli oczywiście coś posiadał. Jeżeli i to nie pomagało, no to dopiero karą ostateczną była śmierć. I tu, jak się również domyślacie, większość tych chrześcijan no, łamała się już w dwóch tych pierwszych punktach. Prawda? To nie było tak, że wszyscy ci chrześcijanie ochoczo ze śpiewem szli na śmierć, prawda, w paszczę lwa. Tylko jak to ze zwykłymi ludźmi jest, jak to łatwo się po prostu domyśleć, większość tych ludzi, stojąc przed groźbą śmierci, a już nawet nie śmierci, ale stojąc przed groźbą utraty swojego własnego majątku, wypracowanego przez całą rodzinę, no już właśnie gdzieś tam łamała się, nie? I odchodziła od chrześcijaństwa. Przynajmniej pozornie, ale oficjalnie od chrześcijaństwa odchodziła. Takie pierwsze prześladowania, można powiedzieć, inicjowane regularnie przez państwo, mamy za czasów cesarza Decjusza w 250 roku, kiedy na skutek narastającego kryzysu w państwie cesarz zarządził obowiązkowe ofiary, by przebłagać bogów. No oczywiście ze zrozumiałych względów znaczna część chrześcijan tych ofiar nie chciała złożyć. To wywołało prześladowania, czyli sam ten edykt nie przewidywał prześladowań chrześcijan, ale i je bezpośrednio wywołał. W 257 roku cesarz Walerian, kolejny władca, wydaje już właśnie konkretny akt prawny, edykt cesarski przeciwko chrześcijanom, zakazując kultu chrześcijańskiego, zamykając kościoły, właśnie grożąc śmiercią, konfiskatami i różnego rodzaju torturami. Prześladowania, oczywiście one będą zależne od postawy namiestników w różnych prowincjach. Pamiętajcie, bo to namiestnicy będą wykonawcami woli cesarza w terenie. I tu w zależności od gorliwości danego namiestnika, tych chrześcijan prześladowano bardziej, mniej lub w ogóle, pomimo istniejącego edyktu. W 303 roku kolejny, bardzo zresztą zasłużony i wielki cesarz Dioklecjan, który ma takie mocno tradycyjne wizje kultury rzymskiej i państwa, który nie toleruje takich zachowań niezgodnych z tradycją, inicjuje kolejną falę, chyba największą falę prześladowań, ale znowuż jest ona bardzo mocno zależna od postaw poszczególnych namiestników w prowincjach. W 311 roku sytuacja się uspokaja. Cesarz Galeriusz przywraca chrześcijanom swobodę kultu, a przełom następuje w roku 313 za panowania Konstantyna Wielkiego, który w tymże roku wydaje sławny edykt mediolański, gdzie głosi równouprawnienie religii chrześcijańskiej z wszystkimi innymi. Będziemy mieli jeszcze w latach 361-363 podczas panowania cesarza Juliana Apostaty taką próbę reakcji pogańskiej, czyli powrotu do korzeni religii chrześcijańskiej, ale po śmierci Juliana w bitwie, zresztą nie do końca wyjaśnionej, być może, że to chrześcijanie go załatwili, po śmierci tego cesarza oczywiście cały pomysł z powrotem do religii pogańskiej upada. Ostatecznie cesarz Teodozjusz Wielki w 392 roku zakazuje pogaństwa, a
chrześcijaństwo czyni religią państwową. Oczywiście bardzo szybko w chrześcijaństwie, z racji rosnącej liczby zwolenników, z racji rosnącej liczby wyznawców, liczby gmin, które są rozsiane po całym ogromnym imperium, zaczynają narastać konflikty i różnice. No bo, tak jak wspominaliśmy, nie ma jakiejś jednej linii chrześcijaństwa, prawda? Są listy Pawła, ale tego wszystkiego, co mamy dzisiaj, jakiegoś zbioru pism zwanego Nowym Testamentem, jakichś, prawda, praw ustalonych przez kościoły, tego jeszcze nie ma. Każda gmina rządzi się swoimi własnymi interpretacjami. Stąd powstaje bardzo wiele tak zwanych przez Kościół herezji, czyli odstępstw od tego, byśmy powiedzieli, głównego nurtu. Tylko, że no właśnie, co jest tym głównym nurtem, prawda? Takie dwa przykładowe, dosyć duże odłamy, czy też jak później mówiono herezję, to oczywiście donatyzm od biskupa Donata, który był zwolennikiem zakazywania powrotu na łono chrześcijaństwa tym wszystkim, którzy podczas prześladowań się złamali. Nie? Oni teraz, kiedy czasy się uspokoiły, chcieli wrócić na łono chrześcijaństwa i donatyzm jakby jasno stawiał sprawę, nie możecie wrócić, zdradziliście, nie jesteście godni. No trochę kłóci się to z postawą, jaką głosi religia chrześcijańska, no ale tu już nie oceniajmy, prawda? Również od kolejnego z biskupów, Ariusza, bierze się kolejny odłam, czyli arianizm. Tu już bardziej konflikt dogmatyczny nam weźmie górę w tym odłamie, ponieważ poszło o rozumienie Trójcy Świętej. Przyznacie, że jest to dosyć skomplikowane, prawda? Jest to dosyć skomplikowane. Jeden Bóg w trzech różnych postaciach, w trzech różnych osobach. No, nie jest to bez pomocy jakiejś transcendencji, filozofii, nie jest to tak do końca do ogarnięcia, prawda? W związku z tym i wśród pierwszych chrześcijan budzi to rozliczne wątpliwości. Tutaj ten sens, to rozumienie tej między innymi też wynikającej stąd boskości Jezusa, czy on był tym Bogiem, czy on jednak był tylko człowiekiem, no doprowadza do rozlicznych odłamów, z których właśnie arianizm jest największy. Wyniknęła wobec tego konieczność ujednolicenia tego wszystkiego i stało się to w roku 325, kiedy cesarz Konstantyn zwołał wreszcie zdenerwowany tym wszystkim sobór do miejscowości Nicea. I tenże pierwszy sobór powszechny, czyli zjazd tych wszystkich biskupów, tych wszystkich szefów tych gmin, miał ustalić najważniejsze zasady religii, między innymi wyznanie wiary, między innymi kanon ksiąg, które wchodzą w skład Nowego Testamentu. Oczywiście to tam się ustalało troszeczkę dłużej wszystko, prawda? To nie tak, że po prostu usiedli, wybrali i było, ale generalnie Sobór Nicejski w 325 roku to jest taki niesamowity przełom, ponieważ on jako pierwszy dokonuje pewnego ujednolicenia religii chrześcijańskiej, pokazania pewnych dróg rozwoju w przyszłość i wszystko, co nie będzie się teraz zgadzało z tą jedną oficjalną linią, będzie uznane za odszczepieństwo, za herezję. Ciekawostką jest, że w 300 lat później właśnie za takich odszczepieńców i za takich heretyków chrześcijanie uznali potomków chrześcijan żydowskich pochodzących od właśnie tej linii Jakuba, brata pańskiego, który nie chciał się tam te pół tysiąca lat wcześniej zgodzić na wyjście tych chrześcijan z Izraela. No i ze zrozumiałych względów ta część chrześcijan żyła sobie cały czas swoim trybem, swoim życiem. Już później, za czasów Bizancjum, zostaną oni dosyć okrutnie potraktowani. Nie? Jest to taki chichot historii, taki paradoks historii, jakich zresztą w historii jest bardzo wiele. Natomiast taką oto drogą chrześcijaństwo stało się religią państwową, dominującą, zacznie bardzo szybko prześladowania teraz pogan, czyli ludzi, którzy nie chcą przejść na chrześcijaństwo, chcą zostać przy tej swojej starej religii. No to jest chyba ogólnie cecha ludzka, prawda? Że jeżeli jest nas więcej, to staramy się narzucić swoją wolę tym, których jest mniej, no i czynimy to nieraz w dosyć bardzo brutalny sposób. Niemniej jednak rozpoczyna się również początek historii Kościoła, tworzenie organizacji kościelnej, która przejmie teraz jakby stery w zarządzaniu chrześcijaństwem. Pojawi się coś takiego jak papież,
prawda? Czyli biskup, zwykły, na początku zwykły biskup, bez żadnej większej roli, bez znaczenia większego, ale że to jest biskup Rzymu, który stale jest obecny przy cesarzu, to też jego rola będzie rosła. Analogicznie w drugiej stolicy cesarstwa, w Konstantynopolu, bo takaż się za niedługo pojawi, będzie drugi biskup, czy bardziej z greckiego patriarcha, który też będzie rościł sobie prawa do takiego zwierzchnictwa nad innymi biskupami. No i już konflikt mamy murowany, prawda? Stąd wyniknie pierwsza zresztą wielka schizma w kościele chrześcijańskim, już tam w XI wieku, prawda, kiedy dojdzie do powstania dzisiejszych odłamów prawosławnego i rzymskokatolickiego, prawda? Także ten 325 rok to jest rok przełomowy, to jest początek ujednolicenia chrześcijaństwa i początek wyznaczania jednej drogi poprzez Kościół. Wyznaczanie tej drogi oczywiście będzie miało różne aspekty, będzie miało różny wymiar, bardzo często znacznie odbiegający od tego, jaki zostawił w swoich naukach Jezus z Nazaretu. I tym akcentem dzisiejsze ględzenie tego odcinka kończymy. Do usłyszenia.